Paulo Sousa przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski w środę 29 grudnia ubiegłego roku. Portugalczyk musi teraz zapłacić 2 miliony odszkodowania Polskiej Federacji za zerwanie kontraktu. Prezes PZPN Cezary Kulesza w wywiadzie dla TVP Sport wskazał datę ogłoszenia nowego selekcjonera biało-czerwonych. 19 stycznia, na pierwszym posiedzeniu zarządu, będziemy znać nazwisko nowego trenera, powiedział. Reklama. Zobacz wideo, co Polska musi zrobić, żeby pojechać na mundial? Baraże grozy i wielkie pieniądze. Rosjanie wskazują faworyta do zastąpienia Sousy. I nie chodzi o Adama Nawałkę. Rosyjski portal match.ru poinformował, że to Czesław Michniewicz jest głównym faworytem do objęcia reprezentacji Polski po odejściu Paulo Sousy do Flamengo. Dziennikarze wspominają Michniewicza w roli trenera Legii Warszawa, który pokonał 1-0 Spartaka Moskwa na początek fazy grupowej Ligi Europy. Rosjanie powołują się na źródło powiązane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Kto poza Michniewiczem znajduje się na liście match.ru? Więcej treści sportowych znajdziesz też na gazeta.pl. Mowa tutaj o Adamie Nawałce oraz Jerzym Brzęczku, którzy już pełnili rolę selekcjonera Polaków, odpowiednio w latach 2013-2018 oraz 2018-2021. Brzęczek miał zostać nowym trenerem Jagiellonii Białystok, ale prawdopodobnie ten ruch nie ziścił się z powodu dużych wymagań finansowych. W 2022 roku Dumę Podlasia poprowadzi Piotr Nowak. Portal meczyki.pl podawał, że doświadczona grupa reprezentantów Polski popiera Adama Nawałkę. Czesław Michniewicz ma za sobą pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, którą piastował w latach 2017-2020, prowadził biało-czerwonych w 27 meczach, w których zanotował 14 zwycięstw, 7 remisów oraz 6 porażek. Kto z kolei jest faworytem Michniewicza na to stanowisko? Myślę, że w obliczu tego, co nas czeka, musi być wybrany polski trener. Mam swojego faworyta i jest nim Adam Nawałka, powiedział trener w rozmowie z kanałem sportowym.